Zostawcie łapeczkę w górę wszyscy. Dzwonię na Roxy tym głosem. Halo? Tak, słucham. Halo? Ja. Halo, słucham panią. Dzwonię w sprawie pieska dla synka. I... Oj, którego pieska pani chodzi? Znaczy ja jestem chłopakiem, tak? Proszę mnie nie obrażać o, tutaj. Przepraszam. Znaczy nie wiem, czy pani sobie ma te... pan taki głos. Nie wiem, czy pani sobie teraz żarty robi i mnie obraża, że ja mam taki głos, tak? Absolutnie. Wie pan co? Brzmi pan troszkę inaczej. Przepraszam, jeśli poczuł się pan urażony, oczywiście. Nie to było moim zamiarem. Znaczy proszę panią, bo ja tutaj brałem hormony, wstrzykiwałem sobie, bo właśnie startowałem w zawodach na najpiękniejszą sylwetkę i trochę głos mi się zmienił, tak? Ja sobie proszę żartów ze mnie nie stroić, tak? Absolutnie nie stroję sobie, proszę pana, żartów. Jeśli pan chce rozmawiać na temat pieska, proszę bardzo. Jeśli nie, to powiedziałam. Przepraszam, jeśli się pomyliłam. No dobrze, rozmawiamy no. Na temat pieska, czy na temat pana hormonów? Znaczy na temat pieska, tylko tutaj czuję się urażony, no że pani słucham. Mnie nazwała, że tak powiem. Więc przeprosiłam pana za to. Ma pan głos taki, jaki ma. Ja pana nie widzę i nie wiedziałam wcześniej o pana hormonach, jeśli chodzi o pieska. Piesek jest pod opieką Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt. Obowiązuje procedura przedadopcyjna. Pierwsza część procedury to wypełnienie ankiety przedadopcyjnej. Jeśli pan chce przystąpić do tej procedury, proszę o wysłanie adresu e-mail na ten numer telefonu. Wyślę panu ankietę. Należy ją uzupełnić. A jeszcze mam pytanie do pani. Na adres. Tak, halo. Czy bo ja teraz się zastanawiam, tak, czy panią czasem na policję nie podać za to, że pani mnie tutaj obraża, tak? Że mój głos pan pani co, obraża. Proszę bardzo, proszę sobie podawać, gdzie pan chce. Ja W mam... tej chwili rozmawiam z panem na temat pieska, czy na znaczy, temat tak. pana głosu i obrażania, bo to znaczy, jest właśnie chyba mnie dwie pani różne obraziła sprawy. Mnie, że ja mam głos jak dziewczyna, tak? Rozumie pan, że wszystkie rozmowy, które do mnie są kierowane, ja nagrywam. Ja również Jeśli pan nagrywam nie i wyraża zgody na nagrywanie, proszę się rozłączyć. Znaczy ja też nagrywam, bo posłuży mi to jako dowód w sprawie, jak pani obraża mnie, że mam inny głos, tak? I Proszę że pani się pana, ze mnie wyśmiewała. Ja w tej chwili to pan mnie stalkuje, a ja udzieliłam panu już informacji na temat A pieska. co to znaczy Czy te jest pan stalowanie? zainteresowany? Co to znaczy te stalowanie? Proszę znaleźć sobie w internecie. Nie będę rozmawiać dłużej z panem na ten temat. No bo pani mnie Bardzo obraziła i pani wysłać... teraz chce się rozłączyć, tak? Najłatwiej uciec od problemów, tak? Że pani obraża... Dobrze, czy pan chce rozmawiać ze mną na temat psa, czy nie? Znaczy ja chcę obrażać, a pani mnie obraża, że ja mam głos jakiś dziewczęcy czy chłopięcy. Jeszcze raz, po raz ostatni pana zapytam. Czy rozmawia pan ze mną na temat... O, jeszcze psa? Pani się zbekała do słuchawki, tak? Zero kultury, za grosz kultury, proszę pani, no. Że co zrobiła? Pani się zbekała do słuchawki, no. Ale się wkurwiła.